Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Technicznie. Dzisiaj kolejny odcinek o unboxing, recenzja wattomierza Virone EM4. Tutaj w opakowaniu się znajduje sam wattomierz oraz instrukcja obsługi, parametry techniczne samego wattomierza. Także zaczynajmy. Co tutaj nam instrukcja mówi? Pomiar. Tutaj będzie po polsku dane techniczne. Maksymalny prąd 16 A, 3680 W i zakres pomiarowy od 2 W do 3680, zliczanie pomiar energii, pomiar napięcia, pomiar częstotliwości. Także pomiar tak naprawdę współczynnika mocy. Jak tutaj nam działają przyciski? Przycisk set pokazuje nam napięcie wiązku aktualne, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy i maksymalny pobór. Przycisk energy pokazuje nam napięcie, prąd aktualny, częstotliwość, współczynnik mocy oraz też to samo. Tutaj ustawiamy też set maksymalny. Przycisk up to jest do ustawiania wartości. I cost pokazuje nam liczbę kilowatogodzin, koszt kilowatogodziny i liczba dni oraz kilogramy CO2. Sam wattomierz w cenie około 30 zł można kupić na portalach aukcyjnych. Także w następnych odcinkach pokażę przykładowe pobory mocy. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.